A my teraz powspominamy sobie niedaleką przeszłość, czyli wczorajszy wieczór. Łukasz Jankowski jest po drugiej stronie. My jesteśmy w Lubinie. Łukasz Jankowski jest gdzieś w Warszawie albo w okolicach Warszawy. Dzień dobry, Łukaszu. Dzień dobry Państwu. Tak, jestem w mieście stołecznym Warszawa. No to zaczynamy. Oglądałeś debatę i jedną, i drugą? Nie w całości, bo były równolegle nadawane, potem odsłuchiwałem fragmentów, więc jeszcze nie mam całości obrazu w głowie. Może ktoś by się pokusił, żeby jakoś zmiksować te dwie debaty. Wtedy byłaby jedna prawie prawdziwa debata. Jeśli chodzi o moje osobiste odczucie, to wydaje się, że arena prezydencka, czyli spotkanie Rafała Trzaskowskiego w Lesznie, przynajmniej dla mnie była ciekawszym formatem, nieco bardziej żywym, tam więcej było emocji i jak potem pracowałem przez północy nad tymi debatami, to znacznie łatwiej było wychwycić ciekawe cytaty z Rafała Trzaskowskiego niż wyciąć na potrzeby poranka jakiś fragment z prezydenta Andrzeja Dudy, co wymagało większych nakładów pracy i większej cierpliwości. To zaczynamy od jakiego pytania i od jakiej odpowiedzi? To może ciekawe będzie zacząć od Rafała Trzaskowskiego. Mamy ten dźwięk. To jest też plus tej areny prezydenckiej, że padały także pytania niewygodne, na które trzeba było jakoś odpowiedzieć, bo obok stał dziennikarz i patrzył się w oczy prezydenta Warszawy. Padło działanie o finansowanie różnych organizacji społecznych przez warszawski ratusz, między innymi działalności pani Langewen-Gontarczyk, pani, która była aktywnym donosicielem Służby Bezpieczeństwa w PRL, między innymi na księdza Blachnickiego, księdza, który najprawdopodobniej został zamordowany przez Służbę Bezpieczeństwa, twórcę ruchu Światło Życie. I odpowiedź Rafała Trzaskowskiego może powalać swoją szczerością, ale jest godna odnotowania dla każdego, kto będzie chciał pójść w najbliższą niedzielę do wyborów. Posłuchajmy, co o tej osobie i co o przyszłości różnych osób myśli i sądzi prezydent Warszawy, wiceszef Platformy, kandydat na prezydenta Polski. Jacek Liźniewicz, dziennikarz tygodnika Gazeta Polska, pytał o panią Gontarczyk i teraz jest ten moment, kiedy możemy wyrobić sobie zdanie o tym, co o powiązaniach z PRL-em sądzi Rafał Trzaskowski. Posłuchajmy. Dotyczy ona pani Jolanty Gontarczyk Lange obecnie. Dofinansował pan jej fundację 2 milionami złotych. Ta pani była tajnym współpracownikiem SP, wyjątkowo groźnym, donosiła na księdza Blachnickiego. Czy będzie pan otwierał drzwi dla byłych SB-ków i wspierał nadal ich fundację? Dowodem wielkiej otwartości jest to, że zapraszamy wszystkich, nawet pana redakcję, która zadaje tak kontrowersyjne pytania, mało mające wspólnego z dzisiejszą rzeczywistością. Ale odpowiem, ja nie jestem inkwizytorem. Ja nie jestem członkiem PiS-u, który wszystkim chce zaglądać w życiorysy. Ja dowiedziałem się od państwa o tym, że taki epizod ewentualnie był, ale ja nie będę sprawdzał ludziom ich życiorysów. Nie będę ich oceniał na podstawie tego, co pisze Gazeta Polska. I w związku z tym procedury przyznawania przeróżnego rodzaju dotacji w mieście stołecznym Warszawa są całkowicie przejrzyste. I może do nich podejść każda organizacja. Ja nie jestem osobą od cenzurowania. Czyli ja nie jest jestem dyskwalifikujące osobą, bycie w Służbie Bezpieczeństwa. Ale ja nie będę zaglądał, ludziom w życiorysy. Pan myśli, że ja będę w tej chwili reagował w ten sposób, że pan złoży donos, a ja natychmiast kogoś wyrzucę z pracy. Ja nie jestem z PiS-u. Ja musiałbym wtedy usiąść, analizować dokładnie dokumenty, a z tego co wiem, to ta pani, o której pan mówi, robi mnóstwo dobrego dla wykluczonych. To była ta odpowiedź, oczywiście nie cała, ale język, ton, no to już chyba komentarza nie wymaga, każdy może sobie opinię wyrobić samemu. To ja bym krótki komentarz dał do tej wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego, kiedy powiedział, że dowodem wielkiej otwartości jest zaproszenie dziennikarza, który jest związany z Gazetą Polską, czy generalnie rzecz biorąc z
prawą stroną, to jest obowiązek polityka, żeby zapraszać dziennikarzy, a nie dowód wielkiej otwartości. Więc jeżeli myśli, że to jest dowód jego wielkiej otwartości, znaczy, że nie jest otwartym człowiekiem. To jest krótki komentarz do tego pierwszego zdania, bo rzeczywiście to, że kandydat w wyborach prezydenckich mówi o tym, że on nie będzie sprawdzał, z kim pracuje, bo on nie jest inkwizytorem, to budzi wielkie zdziwienie. Łukasz, mamy 2 minuty i 3 sekundy do końca to poranka. Jeszcze jeden cytat. Prezydent Andrzej Duda, jeden cytat, który robi największą karierę i najwięcej emocji z debaty Andrzeja Dudy. Tam prezydent powiedział o szczepionkach kilka słów, między innymi o tym, że jest przeciwnikiem obowiązkowych szczepień. Potem na Twitterze już po debacie musiał to uszczegółowić, że oczywiście jest zwolennikiem szczepień takich chociażby na polio, ale zobaczmy, jak wyglądała ta wypowiedź o szczepionkach, bo to budzi największe kontrowersje i emocje po debacie w Końskich. Natomiast jeżeli chodzi o szczepionkę, absolutnie nie jestem zwolennikiem jakichkolwiek szczepień obowiązkowych. Powiem Państwu otwarcie, ja osobiście nigdy się nie zaszczepiłem na grypę, bo uważam, że nie. Miałem oczywiście różne szczepienia jako dziecko i później jako dorastający chłopak, ale na grypę się nigdy nie szczepiłem i nie chcę się szczepić. I uważam, że szczepienia na koronawirusa absolutnie nie powinny być obowiązkowe. Proszę bardzo, kto chce, jeżeli będzie szczepionka, niech się zaszczepi, ale kto nie chce, to jest jego osobista decyzja. Natomiast uważam, że czy to będzie lek, czy to będzie szczepionka, w pierwszej kolejności powinien być dostępny dla seniorów, bo oni są grupą jednak największego ryzyka i powinien być dostępny nieodpłatnie. Takie jest moje zdanie i jak już to remedium na koronawirusa będzie, to z całą pewnością będę optował za takim właśnie rozwiązaniem. Powiedział prezydent Andrzej Duda na wczorajszej debacie i to jest cytat, który budzi najwięcej kontrowersji, bo i debata była dość mało kontrowersyjna w treści, chociaż w formie pewnie tych kontrowersji znaleźlibyśmy już więcej. Łukasz Jankowski w budynku Pasty na 5. piętrze. My w Lubinie przed siedzibą KGHM-u. Bardzo serdecznie, Łukasz, dziękuję za te dwa ważne cytaty. Lech Rustecki z naszej strony tutaj zrealizował dzisiejszy poranek w budynku Pasty. Dariusz Konkol, Konrad Tomaszewski przygotowuje publikację w tej chwili na naszą stronę wnet.fm, a pani Sylwii Jurgiel chciałbym podziękować serdecznie za to, że nam pomogła zorganizować ten poranek 7 lipca, ostatnie 4 dni kampanii wyborczej. A my dalej pozostajemy na Dolnym Śląsku. Jutro poranek wnet z Wrocławia, ale dzisiaj o godzinie 9:30 nasz wędrowiec, który gdzieś z namiotem snuje się po Dolnym Śląsku, opowie nam o swoim pierwszym dniu wielkich przygód. To 9:30, ale przedtem dzisiaj jest wtorek. A we wtorek będzie studio Bejrut o 9:10. Za chwilę wiadomości z budynku Pasty. Wszystkiego dobrego, Krzysztof Skowroński.